No i już na belce pierwszy z Polaków, Kacper Juroszek. Kacper Juroszek, wczoraj udany występ w prologu, 15 miejsce. To jest zawodnik, który tej zimy miał problemy zdrowotne, bóle pleców. One go wyeliminowały z treningów, z części też startów, ale jest w Rasznowie i rywalizuje. Popatrzmy, jest skok za zieloną linię. Powinny być dzisiaj pierwsze w karierze punkty Kacpra Juroszka w Pucharze Świata. 14 belka startowa, wieje, no dzisiaj zmiennie w Rasznowie, duże problemy w trakcie rywalizacji pań, rywalizacja męska powinna przebiegać w lepszych warunkach, a tu widzimy Polak 82,5 metra i w tym momencie wyprzedza Roka Masle, obejmuje prowadzenie. 17 zawodników. Były dobre warunki i w tych skokach Kaliniczenki i Rydla, teraz rusza Maciej Kot, no może on też się załapie na dobry wiatr, nasz doświadczony zawodnik. Przed zieloną linią, ale też jakby te warunki zgasły na jego próbę. Wczoraj Maciej w prologu 25. Teraz mamy 85 metrów, zatem dalej od Kacpra Juroszka, ale warunki no były jednak lepsze w trakcie próby naszego 31-letniego zawodnika. No i to wszystko przekłada się na szóste miejsce po 18 skokach. Zatem będzie musiał Maciej Kot trochę poczekać w niepewności, czy awansuje do drugiej serii. Tym nowym liderem o 5,5 punktu wyprzedza Insama, no i jest zapowiadany Tomasz Pilk. I w pierwszym konkursie w tym sezonie, tym hybrydowym, jeszcze w Wiśle na lądowaniu z Igielitem, 23, 8 punktów, no a później nie powiększył niestety tego dorobku. Miał okazję przed tygodniem w Lake Placid, ale z niej nie skorzystał. Jak będzie dzisiaj? Tomasz Pilk dynamicznie na progu, no i ładny skok Pilk. Poza 90 metrem, choć nie tak daleki jak Petera czy Insama, wylądował przed zieloną linią, 91,5 metra. Spójrzmy na ten uśredniony pomiar wiatru, 1,3 metra na sekundę pod narty. Nieco ponad 10 odjętych będzie miał punktów Polak, noty 17,5, 18. No awans do serii finałowej będzie na pewno, jest aktualnie czwarty. No i Bieręk daleko. Dopiero na 22 miejscu, a tymczasem już Jan Habdas będzie walczył ze skocznią w Rasznowie. Warunki sprzyjające, ładnie wysoko nad zeskokiem. W okolice 90 metra. Będzie awans do serii finałowej, ale nie będzie prowadził, nie będzie w czołówce tego konkursu na tym etapie rywalizacji. No, ale też miał troszkę gorsze warunki. Patrzę teraz na wskaźnik wiatru. 40 tylko metra na sekundę, 3 punkty odjęte. Od noty za styl i odległość, tutaj 17 od wszystkich sędziów. No i nasz brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów tutaj w Rasznowie na razie na miejscu 8. Finałowej na czwartym, niespodziewanie wysokim miejscu Szwarcar Dominik Peter, który nigdy jeszcze nie kończył zawodów Pucharu Świata w czołowej dziesiątce. Później Konstantin Schmidt, Shiga Jelar, Karl Geiger, Alex Insam, także nieoczekiwanie wysoko Włoch. Dziesiątkę zamykają Simon Amann i Christopher Eriksen Sundala. Polacy, Tomasz Pilk na miejscu 12, na miejscu 19 Jan Habdas, 25 Kacper Juroszek, 29 Maciej Kot. Całą czwórkę zobaczymy więc w serii finałowej, na którą zapraszamy po przerwie widzów programu pierwszego. Zapraszamy teraz w przerwie na Teleexpress, no a widzów TVP Sport i strony naszej internetowej do naszego studia. Jest bardzo zmotywowany, żeby wrócić do dobrego skakania. Pamiętamy, to przecież skoczek, który dwa razy wygrywał zawody Pucharu Świata. Ma złoto w drużynie z Mistrzostw Świata, ale ostatnich kilka sezonów nieudanych. Maciej Kot, obróciło go za progiem. No, doleciał w okolice zielonej linii, ale myślę, że niedosyt po tym skoku będzie odczuwalny. 87 metrów. Pojawia się ten błąd. On sam mówi, nigdy nie wyeliminuje go w 100%. Zawsze będzie mnie lekko, przynajmniej obracało, tuż po wyjściu z progu. No trochę na tym traci Maciej Kot. 85, 87 metrów. Przegrywa z Rokiem Masle Polak. Radka Rydy. No brawa dla Kaczyny. Tak jak mówiłeś, 190 cm wzrostu, zawodnik urodzony w Braszowie, a zatem stąd. Ale teraz już Kacper Juroszek, a zatem emocje związane ze startem kolejnego z Polaków. Ładnie wysoko i daleko, brawo Kacper! Pierwszy w karierze tego młodego zawodnika z Wisły punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. 92,5 metra, on teraz
No i powinien zostać nowym liderem, no i zobaczymy, będzie się piął zapewne w górę tej klasyfikacji, bo po pierwszej serii był dopiero 25, ale skakał w najbardziej niekorzystnych warunkach przy wietrze w plecy 0,4 metra na sekundę, 82,5 metra wówczas, a teraz 10 metrów dalej, kiedy już wiatr wiał siłą też 0,4 metra na sekundę, tyle że pod narty. Kacper Juroszek, prowadzi. Podoba się ten atak Kacpra Juroszka, ale za moment możemy mieć nawet dwóch Polaków na pierwszych miejscach. Bo to rusza zawodnik LKS Pińczok Bystra, Jan Habdas, trzeci na Mistrzostwach Świata Juniorów. No i walczył o odległość, ale chyba nie doskoczył do zielonej linii. 89 metrów przed punktem konstrukcyjnym. No wszyscy wiedzą o tym, że to jest zawodnik o nieprzeciętnej motoryce. O tym, że potrafi bardzo mocno odbijać się na progu, ale często też na progu przytrafiają mu się błędy. Duży potencjał niewątpliwie u tego zawodnika, trener Daniel Kwiatkowski. No i pozycja druga, zatem mamy dwóch Polaków na pierwszych miejscach, ale prowadzenie utrzymał Kacper Juroszek. A za chwilę kolejny, niestety ostatni już z biało-czerwonych w serii finałowej, Tomasz Pil. Trochę szkoda, że nie przyjechał tutaj Dawid Kubacki, żałowaliśmy, mógł powalczyć się z koalicją Niemców, ale dzisiaj walczy, no jak najlepszy rezultat, Tomek. No, niestety ten skok nie był dobry. Troszkę pasywny lot, chyba minimalnie spóźniony na progu. Będzie jeszcze okazja, aby z trenerem Kwiatkowskim przeanalizować tę próbę. 89 metrów to odległość Polaka, 0,2 metra na sekundę wiatr. Podczas jego skoku pod narty 1,7 punktu będzie odjęte od noty za styl i odległość. Łączna nota 214. No, z Polaków będzie dzisiaj najlepszy, no ale najprawdopodobniej.